servir mucho sangría. ¿Y qué? ¿Qué más? ¡Salud! Także, no, sami rozumiecie właśnie, jaka jest sytuacja. Na scenę zapraszam panią Monikę Zaborską, panią Beatę Chyczewską, panią Kasię Mikiewicz oraz panią Arletę Godziszewską. Pani Zaborska, Chyczewska, Mikiewicz, Godziszewska. Zapraszam. Starszej. Dziękuję. Przepraszam bardzo, ale ja nie mam garderoby od dłuższego czasu. Ja tak wyglądasz, że nie masz garderoby. No, spokojnie. Łatwe to nie jest. Ale ja jeszcze mam samochód. Bardzo. No właśnie. Możesz podejść do mojego samochodu, bo tam mam kawę, herbatę jeszcze. Ty masz samochód? Mam. A czajnik? Też. Czajnik ma Justyna. Justynka, włącz mi, wstaw wodę nam, dobra? Dobra, weźmy, przeczytajmy to, bo już naprawdę. No to przestań gadać, bo ja zaczynam pierwszą. No to dobra, okej. Okay. No ty też przestań gadać. Nie, właśnie zacznę dopiero. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Musi być do wyboru. Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniało. To łatwe. No. Niemożliwe. Trudne. Warte próby. Oczy ma, jeśli trzeba, raz mądre. Raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu. Jedyna na świecie. Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci. Jedno. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku? To będzie ją miała. Czyta Jaspera i pisma kobiece. Nie wie, po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle. Jak zwykle. Młoda, ciągle jeszcze młoda. Akurat. Po remoncie będzie młoda. A, teraz ja, tak? Tak, tak, tak. A, no to bo młoda. To on, że młoda. Czekajcie, skupiam się, no. Trzyma w ręku wróbelka ze złamanym skrzydłem. Własne pieniądze na podróż daleką i długą. Tasak do mięsa. To ze szwagierek chyba, co? Kompres. I kieliszek czysty. A to też. Tu, tym masz? Okiem dokąd tak biegnie? No. Czy nie jest zmęczona? Ależ nie. No, tylko trochę. Bardzo. Albo nic go... nie szkodzi, no. Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską. Prawda nas wyzwoli. My kobiety. My matki. My żony. My kochane. Owszem. My aktorki. Z prawem jazdy. I z maturą. Z doświadczeniem i z doświadczeniami. Umiejętnością przytulania i zjednywania sobie najtwardszych z najtwardszych. Uprzejmie prosimy współczesnych dramaturgów o pisanie więcej sztuk teatralnych dla kobiet. Tak. Współczesnych reżyserów, żeby zrozumieli, że kobieta czasem potrzebuje czasu. Dla siebie. Współczesnych twórców kostiumów teatralnych. O tak, tak. Że czas zrozumieć, że mniej wcale nie znaczy więcej. Współczesnych dyrektorów. Gdzie on jest? Przepraszam, który to? Żeby okazywali więcej czułości. O, przepraszam, ale jak. Na scenę zapraszam pana Patryka Ołdziejewskiego. Pan Patryk Ołdziejewski, zapraszam. Właśnie
to zepnij się. Nie, bo to już było. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa poprosić teraz o powstanie wszystkich. Powstańmy. Nie, wy nie. To nie. Nie, nie, ale Państwo, tak, tak, Państwo wszyscy, proszę o powstanie. Nie, bo ja stoję, ja jestem łącznikiem wtedy. Proszę Państwa, chciałbym teraz prosić Państwa, aby wszyscy w miarę możliwości ukucnęli. I przez minutę oddali... Tak, proszę, kucamy, kucamy. Przez minutę teraz będziemy oddawać cześć naszemu remontowanemu teatrowi, bo pozycja kucająca wynika z tego, że nasze ciało jest bliżej fundamentu budowy i oznacza głębokie przywiązanie do naszej kochanej budowli. Na którą oczywiście wszyscy czekamy. A minuta ciszy wyraża uznanie do wszystkich, którzy pracują nad tym, aby ten remont kiedyś się zakończył. Dziękuję bardzo. Na scenę zapraszam pana Mateusza Stasiulczeczewicza. Przepraszam. Stasiulewicza oraz pana Przemka Przestrzelskiego. Przepraszam, pana Michała Przestrzelskiego. Możemy się zamienić? Tak, oczywiście. Dobry wieczór Państwu. Jestem aktorem waszego, znaczy naszego remontowanego teatru i chciałem skorzystać z okazji i przedstawić się Państwu, ponieważ niewielu z Państwa wie, że jestem aktorem tego teatru. Wprawdzie od niedawna, ale jestem aktorem tego teatru. Od początku. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Mateusz Stasiulewicz i w obliczu tego remontowanego naszego teatru zapragnąłem przedstawić się Państwu, abyście mieli świadomość tego, że jestem aktorem tego teatru. Pragnąc sprostać zespołowi naszego teatru, postanowiłem przygotować scenę dramatyczną z kolegą z naszego teatru, który jest trochę dłużej w naszym teatrze i również, jak ja, chciałby się przedstawić Państwu i powiedzieć, że jest aktorem tego teatru. Michał, ale nie 3/4 to nie jest Kraków, tak? Dobry wieczór Państwu. Ja jestem aktorem naszego teatru. Jestem Michał Przestrzelski i jestem... Moim bramkarzem. Jestem aktorem tego teatru. Zdecydujcie. Chcąc umilić Państwu ten sympatyczny wieczór na festiwalu naszego teatru, tak jak kolega, nowy aktor tego teatru, Mateusz Stasiulewicz, zapowiedział, zagramy scenę. Wychodząc naprzeciw własnej skromności, stwierdziliśmy, że gramy jeszcze za krótko i za mało w naszym teatrze, więc przygotowaliśmy scenę dramatyczną. Mateusz jako młodszy i niestety nowszy kolega naszego teatru zacznie. Uwaga, kamera, akcja. Zamykają bramy. Cóż to, chcesz sam pozostać? Któż miał zostać ze mną? Czyli czekasz na kogo? Tu są 3 kropki, to ja nie wiem, jak to zagrać, ale... Przeczekaj. Kropka, spotkać się tu mamy. Mówisz niejasno, kropka. Powód, że rampy zgaszone, 3 kropki. Czy ty kiedy widział je, te potępione? Znak zapytania.
Mam już dość teatru, wracam do rodziny. Tu jest pustka, myślnik, myślnik, myślnik. Minęły moje 3 godziny w tej pustce, przecinek, myślnik. Oto mija godzina przestrogi, kropka. Na flecie grać nie umiem. Sam, już na wielkiej, pustej scenie. Na proch się moja myśl skruszyła. Wstyd mię i rozpacz precz stąd żenie. Na świętym krzyżu północ biła, kędyż się zwrócę, wszędy nicość. Wszędy pustkowie, pustość, głusza. Tęskni samotna moja dusza i nad mą dolą płacze litość. Z czym pójdę do dom, smutny, biedny? Na proch się moja myśl skruszyła. Niewolnik wielkiej myśli jednej, w niej moja niemoc, moja siła. Przepraszam. Czy mogę dokończyć ten piękny monolog? Dobrze. Czy jesteś Polsko tylko ze mną? Sztuka mnie czarów siecią wiąże. W świątynię wszedłem wielką, ciemną. Dążyłem, nie wiem dokąd dążę. Pogasły światła, co świeciły. Rzucone w półcień wielkie łuki. Łachmany, co świątynią były. Jak wyjdę z kręgu czarów sztuki? Sam jestem w wielkiej scenie pustej. Głucho. O, tu koledze z Supraśla zostało. Przepraszam. Przepraszam. Głucho odbija podłóg echo. O lęku, ty żeś mi pociechą. Noc rozwiesiła czarne chusty, jak straszno tam w tych ścianach oddali. Zda się, że noc, przepraszam, zda się, że nocy, przestrzeń ciemna, sam jestem. Wstyd me czoło pali. Jedyna siła, moc tajemna, przekleństwo łzom krew pali skroń, przekleństwo łzom krwi. Bywaj, goń! Desek rozwarły się upusty, spod ziemi wystają. To samo, co w poprzednim. Oblicze kryją czarne chusty, suną spod ziemi szelest szmer. Nie mogę dojrzeć w ciemni sfer, kto są. Na żer, na żer, na żer. Wstają, gdzie róg rozprysnął złoty. Węgłę z jadów truci z mwin. Na czyn, na czyn, na czyn. Z głębin, gdzie zapadł złoty róg, wlęgłe wstają widma trwóg. Otoczcie kołem, zawrzeć krąg. Kochanka, objąć wieńcem rąk. Niech naszych dozna mąk. Rynie bóstwa potępione na czoło kładą mi koronę wężowych splotów. Węże haj! Męczarnie nasze znaj! Ująć kochanka zwartym kołem! Węże palące mam nad czołem! Gdziekolwiek pójdziesz ciemną nocą, spętany wszędy pójdziesz ze mną, mogę dalej ja, bo tamto mi bardziej pasowało. Dobra, dobra. Obejmij węże, splot mnie ściska, obejmij węże, splot mnie dusi. Kto nocą w nasze wszedł koliska, ten węże przyjąć musi. Wieniec żre oczy, wieniec pali. Daj ręce. Chytcież go za dłoń, ty siostro bierz i wlecz. Gdy wytrzesz oczy, daj mu miecz. Wiecz. Niech naszych dozna mąk. Puszczajcie! Oczy, czarna toń, jak ciemno. Wieniec, wieniec pali. Dzierżyć go splotem rąk. Podajcie dłoń. Podajcie dłoń, zemsta, zemsta ocali. Polska jestem, wy ze mną. Wieniec wężów mnie pali. Chwyćcie dłoń, w oczach ciemno, wy ze mną. Z tobą wszędy, my z tobą. Wszędy noc, wy ze mną. Tędy, tędy. Gdzie droga? Ty masz moc, gdzie droga? Tędy, tędy, za mną. Za tobą wszędy. Przede mną, za mną noc, za mną. Za tobą. Tędy potęgi ziemnych sfer. Na żer, na żer, na żer. Za mną. Za tobą wszędy. Potęgi ziemnych sfer. Nasz przysiężony brat. Z wieczność lat. Na żer. Na scenę zapraszam panią Urszulę Schmidt. Pani Urszula Schmidt. Proszę o chwilę powagi, bardziej poważnie. Do tej pory wiedziałam, co powiem, teraz już nie, bo młodsi koledzy pozamiatali tę scenę. Także brawa, bardzo wam dziękuję. Dobry wieczór państwu. Remont remontem, a trzeba jakoś żyć. Bo nie taki remont straszny, jak go wszyscy... Nie, widzą. Proszę państwa, remont to nadzieja. Remont to powiew świeżości.
I uwaga, zdradzę Państwu tajemnicę. Remont to nowe toalety w teatrze. Wiedziałam. Wszyscy się ucieszyliśmy. Rozumiem? Remont to winda przy głównych schodach. Tak. Remont to niezapadające się krzesła na widowni. Brawo, oczywiście. Ja na przykład dzięki remontowi dostałam nowe dzieci. Tak. Przez ten czas urodziłam dwójkę małych, pięknych urwisów. Dziękuję. Jest szansa na czwórkę, to prawda. Dziękuję koleżanom. Ale zaczekam jeszcze. Ale wracając do moich dzieci, bo wiecie, dzieci to jest taka trudna sprawa. Czasem słuchają, a czasami nie słuchają. Widzę same mamusie, siedzą na widowni. Ja im mówię tak. Mamusia idzie teraz do teatru. A one do mnie mówią, mamo, przecież ty nie masz teatru. Tak, takie mam heheszki. Nie, śmieszki heheszki. Nie, nie, mnie nie bawi niestety. Ale cieszę się, że kogoś tak. Ja mówię do nich, mamusia ma ten teatr, tylko teraz taki w różnych miejscach. To one pytają, a czy te miejsca są za granicą i czy pojedziemy na wakacje. No. Jak takiemu wytłumaczyć, że my naprawdę pracujemy, że gramy, o tam, na Świerkowej, w Uniwersyteckim Centrum Kultury, o i też w kinie Ton. No, że mamusia naprawdę pracuje, ale najdziwniejsze jest to, kiedy wstają rano i pytają, kiedy koniec tego momentu. Cały czas ich nie słuchałam, nie rozumiałam ich mowy. Ale pewnego dnia przychodzi do mnie syn i mówi już wyraźniej, kiedy, mamo, jest koniec tego remontu, bo nie chcemy, żebyś ty była objazdowa i jeździła za granicę. No tak, takie heheszki. Przez chwilę zastanowiłam się i mówię, że remont, moi drodzy, skończy się jak boziada. I jak fachowcy nam pozwolą. Na scenę zapraszam pana Marka Tyszkiewicza. Napisane etiuda interaktywna. Więc dobry wieczór państwu. Proszę o brawo. Dziękuję. Każdemu w życiu zdarza się pleść głupstwa, czasem mniejsze, a czasem większe. Proszę o brawo. Dziękuję. Każdy czasem za czymś tęskni, czasem wzdycha, czasem płacze, a czasem w bezradności patrzy w dal. Proszę o brawo, dziękuję. Jesteśmy stworzeni do grania przed państwem i bycia z państwem. Dziękuję. A co się dzieje, gdy nagle nie mamy gdzie grać, bo czekamy? Dziękuję. Właśnie na to czekamy. Dziękuję. My czekamy na was. Proszę o brawa. Dziękuję. Każdego wieczoru, kiedy stajemy na scenie gdzieś w mieście albo na świecie, czekamy na wasze oczy. Dziękuję. Wasze oklaski. Dziękuję, dziękuję. Na wasze skupione twarze, a także na wasze niewyłączone telefony. Dziękuję. Teraz pragnę państwu przedstawić tekst pod tytułem Aktor w pauzie, czyli wiersz o byciu w pewnej życiowej przerwie. Proszę o brawo.
Nie ma tygodnia, nie ma dnia, w którym nie słyszałbym, że wszyscy inni lepsi są niż ja. Wiesz, co ci powiem? Spróbuj. Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Ja bądź spokojna, że wrócisz. Wszystko rzucisz i wrócisz, ale idź i przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Przepraszam, czy ja mogę coś powiedzieć? Mogę? Przepraszam. Spokojnie, panie Marku, spokojnie, pani Karolino, ale ja już za długo tutaj czekam i ja nie mam czasu za dużo, więc nie poczekam. I na początku tylko bym chciała pozdrowić, bo zapomnę, a miałam pozdrowić ze sceny. Pani doktor Paulino, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i przejdę teraz do odezwy czekania. Jak już była mowa tutaj o czekaniu, to ja powiem, że nie mam zamiaru dłużej czekać w tej sytuacji. Pozwolicie państwo, że nie będę wstawała. Dziękuję. Ja tylko chcę powiedzieć, że można czekać w pewnych sytuacjach, prawda? Ja też czekam. Teraz czekam na przykład, bo czuję, że już blisko, bardzo blisko. No ale to nie o tym czekaniu, prawda? Tak, tu chodzi o inny rodzaj czekania. Na przykład jak w tej piosence. Jak to było? Chciałam to zaśpiewać, ale już zapomniałam. Wyszły kobiety na morski piach. Piach stanęły nad wielką wodą, stare, młode, całe we łzach. Taka była piosenka. No i tak czekały, 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 czekały. No i ciekawe, czy się doczekały. Ciekawe. No ale dobra, to też może nie o takim czekaniu teraz mówimy. Wyobraźcie sobie państwo sytuację, w której zapewne każdy był. Jesteś w restauracji, jesteś potwornie głodny. Zamawiasz ulubione danie, przebierasz nogami pod stołem i czekasz. Czekasz. Nagle dopada cię nagła potrzeba na toaletę i myślisz sobie, no nie, jestem tak głodna, że nie mogę teraz nigdzie wychodzić. No i czekasz. Czekasz. W pewnym momencie twoje myśli już nie krążą wokół jedzenia. One uciekły do toalety. Więc, żeby nie być gorsza, wstaję, biegnę w poszukiwaniu myśli, załatwiam potrzebę i wracam szczęśliwa do stolika. Ku mojemu zdziwieniu na stole pojawiło się moje głodowe zbawienie. No i prawda, że czekanie może przynieść coś dobrego? Prawda? Tak więc ja, proszę państwa, żegnam się z państwem na krótki moment i mam nadzieję, że jak wrócę, to będzie już po prostu na scenę. Po! To będziemy już tam? Taką mam nadzieję. Sobą, gdybym się nie wtrąciła i nie dodała a propos Markowego ja mam czas, ja poczekam. Dawid zaczął księdzem Tischnerem, a ja, i to już będzie naprawdę ostatnie moje słowo, skończę księdzem Janem księdzem Janem Twardowskim, że nie myśl, że czas masz, bo pewność niepewna. Nie do końca doczytałaś, jeszcze mówimy jeszcze razy. Wiem, ja zgubiłam scenariusz. Ale
Na scenę zapraszam pana Bernarda Banie. Pan Bernard Bania, zapraszam na scenę. Pan Bania, zapraszam. Pan Bernard. Bania, na scenę. Dobra, już za późno. Na scenę zapraszam pana Sławomira Popławskiego. Pan Sławomir Popławski, zapraszam. Przepraszam, to taki żarcik, ale możemy żartować, bo się lubimy, prawda? Dobry wieczór państwu. Pan Sławek. Tak, zawsze pan. Może kiedyś przejdziemy na ty. Ale umówmy się, że po remoncie. No, który będzie bardzo szybko, jest coraz bliżej. Proszę państwa, tak mnie nachodzą pewne refleksje, bo sobie tu mówimy o naszym teatrze, a to jest teatr nasz i wasz, prawda? Bo jak robimy spektakle, to jest taki dialog. To, co my tam wyprawiamy na tej scenie, to musi być odbicie, jakąś taką piłkę, prawda? I dlatego bardzo się cieszymy, że jesteście z nami w tej chwili też. Nie tylko na spektaklach. A teatr to są emocje. Aktorzy wytwarzają emocje. Aktor na scenie, swoje własne emocje odbija od partnera i to się przekazuje państwu. One są bardzo różne. Może być na przykład płacz, łezka, łkanie, prawda? Może być szloch, czy nawet jakiś skowyt czasami. I to jest bardzo fajne. My to czujemy, może nie słyszymy czasami, ale w jakieś takie refleksje u widzów to odczuwamy, szczególnie jak się rozbłysną światła na koniec spektaklu. Aktor raczej nie powinien płakać na scenie, to widz powinien się wzruszać, a nie aktor. Aktor ma taką możliwość, że sobie po prostu może popłakać przed tak zwaną ścianą płaczu. Jest w teatrze takie miejsce, gdzie dyrekcja wywiesza po prostu obsadówkę. I wtedy taki aktor widzi, czy jest, czy nie i bum. Jak go nie ma, to sobie może właśnie coś tam łezkę uronić albo się ucieszyć. I radość jest kolejną emocją, czyli takim szczęściem, śmiechem, który też przekazujemy państwu ze sceny. No, można chichotać, można, nie wiem, powiedzieć, że ryczymy ze śmiechu, prawda, niektórzy nawet ryżą. I tak dalej. Ale proszę zrozumieć, że te wszystkie emocje to są troszkę tak nabudowane, one są przygotowane dla państwa. My tylko musimy wprowadzić was i tak dalej. Ale już na etapie pisania scenariusza ten człowiek, który pisze, on sobie tam gdzieś tam kojarzy, że teraz powinien być wybuch śmiechu, albo ktoś powinien się wzruszyć i tak dalej. To jest scenarzysta, pisarz. Potem przychodzi reżyser, i on to jeszcze bardziej rozbudowuje, przekonuje aktorów na próbach, a potem zaczyna się gra i oczywiście aktorzy to ludzie wolni. Jak dadzą, nacisną na pedał, to jeszcze urasta do czegoś takiego i czasami tragedia staje się komedią, a nawet byłem świadkiem, kiedy widziałem tragiczne farsy. Idealnie jest, jak to się wszystko jakoś tak skomponuje, zharmonizuje. I czasami gdzieś miałem taką okazję po spektaklu, szczególnie w te jesienno-zimowe wieczory, kiedy długo ludzie są w szatni i potem możemy się spotkać gdzieś na parkingu. I pamiętam taką rozmowę pań po jakimś spektaklu i pewna pani mówi tak do koleżanki: wiesz co, ależ popłakałam się ze śmiechu. I to była taka bardzo fajne takie połączenie i łez, i śmiechu. A jeden z naszych widzów, stały widz, my go znamy tutaj wszyscy, nie będę mówił ze względu na RODO, kto to, bo jest to ulubiony nasz widz, chodzi na wszystkie spektakle, zabiera rodzinę, zabiera przyjaciół i tak dalej, ale on jest bardzo aktywny również w mediach, tych social mediach, prawda? I on kiedyś wymyślił jeszcze trzeci upust takich emocji, bo łzy i śmiech to taki katarzys, oczyszczenie, prawda? I on po którymś spektaklu napisał coś takiego na Facebooku. To był jego komentarz,
a w zasadzie można powiedzieć, że fajna reklama spektaklu, bo to było bardzo krótkie, a napisał coś takiego. Na ten spektakl koniecznie muszą państwo założyć pampersy. Także to było takie, takie super, ale to, to jest... Bo był bardzo długi. Nie. Ale to jest teatr, a życie to są inne emocje. Tego już ciężko jest zaprogramować, zapisać, to jest improwizacja. Tak samo w życiu bywa tak, że mówię do żony, słuchaj, czy możesz mi tym razem na przykład tak leciutko ściąć tylko jajecznicę? A ona za kilka minut okazuje się, że dostaje omlet, prawda? No i nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Teraz jest akurat czas urlopów, więc sobie tam dzieci wyjechały, czujemy się młodzi, nie ma w domu nikogo i mogą być miłe wieczory, kolacje i tak dalej. Kiedy się budzimy, żona mówi, ty, ugotowałam ci jajka na miętko. Ja mówię, to dlaczego na miętko? No bo dzisiaj to tak akurat do ciebie pasuje. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. Mówię, przecież jeszcze niedawno byłem sułtanem orgazmu. A tutaj nagle takie zdarzenie. Ale nic, no. Jako ten dziki buchaj trzymam wszystkie emocje w środku, w sobie, no cóż. No. Ale to jest żona, bliska osoba. Wszystko możemy sobie wyjaśnić. My ją kochamy, ona nas... kocha, prawda? Jak to z żonami, co jedni płaczą, drudzy się śmieją teraz, to... A niech to zostanie. Jak powiedziałem, jest okres urlopów, więc zaplanowałem mały remont, ale nie było mnie przez półtora miesiąca w domu, więc leciłem to ostatni raz, mówię o żonie. Mówię, słuchaj, znajdź jakiegoś fachowca, kiedy przyjadę, ja się z nim rozliczę i tak dalej. Kiedy wróciłem, miał przyjść fachowiec 21 lipca, teraz. Nie ma go dzień, dwa, trzy. Oczywiście przychodzi tam 25. Wchodzi do domu i mówi, jak się cieszę, że pana widzę. A ja mówię, to ja się cieszę, że pana widzę. Mówi, nie, ja się cieszę, bo pan jest aktorem, prawda? Zawsze mnie to krępuje, mówię, no ale... To... No tak, no, jestem aktorem, bo my chodzimy do teatru. Widzieliśmy wszystkie spektakle, w których pan grał, a moja żona to pana uwielbia. Ja mówię, o cholera, no, podłechtał moją próżność, to już jest taki plusik. No i jakiś znajomy, no to będzie taniej, nie? Hydraulik, fachowiec od robót budowlanych. Przedstawiam mu tam ten problem, czyli miał wymienić cały kibel, rozwalić ściankę, wszystkie te wody w środku, co się przyciska, zrobić. Mówię, to zrobi pan to? Oczywiście, panie Sławeczku. No i to ile tu będzie kosztować? No, umówmy się na 5000 z materiałami. Ja mówię, no to jest nam się, no tyle przygotowałem. W porządku, jedziemy to do sklepu, kupić te materiały, on mi tu leci. I już w sklepie się zaczyna, bo on mówi, że... Poleciłbym panu coś takiego droższego, to będzie lepsze w montażu i lepiej działało. A ile będzie kosztowało? No 800 zł plus tam 200 za robociznę, czyli już się robi 6 tysięcy. No dobra, zgadzam się. Drugiego dnia o 7 przychodzi i mówi, dzień dobry panie Sławeczku, zaczynamy. Więc rozwalił ten kibel, zdjął stary wszystko i nagle mówi, kto panu robił ten remont tutaj ostatnio? Mówi, jakie ostatnio? To było 25 lat temu. Panie, ale panu spieprzyli tą robotę. Panie Sławku, tu trzeba rozwalić jeszcze tą ścianę do kuchni, bo tam rury zardzewiałe. Teraz są zupełnie inne technologie. Trzeba iść to dalej, wie pan, do tej wanny. Zmieniamy te rury po prostu na plastiki. A żeby do tej wanny, no to trzeba tą ścianę, bo to zakryte wanny i no to do brodzika trzeba dojść, prawda? No wie panie, czy to konieczne, naprawdę? No konieczne, ja mówię, a pan to mnie nie pomylił przypadkiem z jakimś lekarzem czy adwokatem? A on mówi, no nie, przecież mówiłem panu, że pana, moja żona pana uwielbia. Mówię, no to co wymyśli pan, że ja taki bogaty jestem? A on mówi, że ja czytam, ile zarabia Karolak albo Adamczyk. No
to się, mówię, śmiać, czy płakać, no ale no, doszło jak doszło, do, a ile to cię kosztowało? No mówi, no teraz to już ponad dychę, bo to dużo roboty, no i jeszcze pana płytki i tak dalej, tak, prawda? Okazało się oczywiście potem, że on jest w następnym tygodniu na zwolnieniu lekarskim, wszystko jest rozwalone w domu, kiedy przychodzi, no to ja wyjeżdżam gdzieś na tydzień, kiedy przyjeżdżam, jest zalany sąsiad oczywiście, znowu to musi wszystko się wysuszyć i tak zrobić, prawda? I tak codziennie przychodził to o 7 rano, dzień dobry, witam mojego kochanego aktora, no jak miło i tak dalej, prawda? Co, dzisiaj jest 6, o 7 rano słyszę, dzień dobry panie Sławeczku! Już jest 7 tygodni, miało być za tydzień zrobione, prawda? Także proszę państwa, jeśli komuś źle życzycie, to życzcie mu remontu. Po prostu. Na tej zasadzie. Także bawmy się, cieszmy się, bo nie wiadomo nigdy, kiedy remont się skończy. Na scenę zapraszam cały zespół. Zapraszam panią Urszulę Schmidt, panią Arletę Godziszewską, panią Monikę Zaborską, panią Justynę Godlewską, panią Beatę Chyczewską, panią Katarzynę Mikiewicz oraz panią Kamilę Wróbel-Malec. Sławcia, Sławusia, Sławomira Popławskiego, pana Bernarda Banie, pana Krzysztofa Ławniczaka, pana Michała Przestrzelskiego, pana Patryka Waldemara Ołdziejewskiego, pana Marka Tyszkiewicza, pana Dawida Malca, pana Mateusza Stasiulewicza oraz pana Marka Cichuckiego. Ja tylko dodam, że od 24 lat mój mąż bardzo dzielnie to znosi i wytrwale. Nazywam się Justyna Godlewska-Kruczkowska. Łukasz, to specjalnie dla ciebie. Odezwa przesycona wiarą. Teatr cierpliwy jest, łaskawy jest. Teatr nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Teatr nigdy nie ustaje. My, aktorzy w remoncie, zwracamy się do was, szanowni widzowie, szanowni ludzie wrażliwi na dramat i komedię, to nie o to chodzi, że chcemy, a nawet żądamy końca remontu. My po prostu, po ludzku, tęsknimy i mamy nadzieję, że to bliżej niż dalej. Proszę państwa, wielkie brawa przed państwem zespół Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Wielki Białystok. Przed
Przed Państwem zespół pieśni tańca Kurty Zielony. Julia Kurska, Agata Grzybowska, Ewa Melaniuk, Marcin Kozłowski, Karol Zaniczko, Tomasz Kulesza, akordeon i prowadzenie muzyka Andrzej Grzybowski, klarnet Jan Mlejnek. I proszę Państwa, Urszula Schmidt, wielkie brawo. Arleta Gorzyszewska, Monika Zaborska, Justyna Godlewska-Kruczkowska, Beata Kryczewska, Katarzyna Mikiewicz, Kamila Wrubel-Malec, Sławomir Pokławski, Bernard Baniak-Dziś, Pan Krzysztof Ławniczak, Michał Przestrzelski, Patryk Ołdziejewski, Marek Tyszkiewicz, Dawid Malec, Mateusz Staszulewicz, Marek Cichucki. Dziękujemy Państwu pięknie, dziękujemy za ten wieczór, ale to jeszcze nie koniec. My dziękujemy i zapraszamy za chwilę na koncert. Kłaniamy się nisko, dziękujemy. A dla wytrwałych po koncercie mała niespodzianka. Ja, Justyna i Monika jeszcze w malarni jesteśmy. Idziemy się przebierać. Zostańcie z nami, ci najsprytniejsi, najszybsi, najszczęśliwsi złapali wejściówki, ale gdyby było nas więcej, planujemy otworzyć drzwi. Proszę Państwa, tak, za chwilę montuje się tutaj na scenie koncert Byle nie o miłości, czyli recital Agnieszki Morzejko-Szekowskiej i Piotra Szekowskiego przy akompaniamencie Maksyma Fedorowa. Będzie to chwilka przerwy do tego recitalu. A później o 21.30 ci, którzy oczywiście dostali wejściówki, będą mieli okazję zobaczyć historię pewnego związku. Ci oczywiście, którzy nie, mogą spróbować zaczekać i może faktycznie uda się wejść. Teraz jest czas na was, dla was, na chwilkę relaksu i za chwilę zaczniemy koncert. Czy Patrykowi ktoś brawa bił? Nie? No właśnie. Człowiek, który stoi za tym całym wydarzeniem, wszystko ogarnia. Powiedziałeś to? Ktoś to powiedział? Ja wiem, ale tobie nikt nie bił brawa na razie. No właśnie. No. Teraz Anetce. Gdzie jest Anetka? Tam jest Anetka. Tak, brawa Anetce. Dziękuję. Drodzy Państwo, mam ogłoszenie od dziewczyn spod namiotu z napisem dramatyczny.pl. Wiktoria, jesteś tam? Dziewczyny, jesteście? Bardzo dziewczyny proszą, żebyście do nich zajrzeli, ponieważ są tam takie niespodzianeczki, które można zabrać ze sobą do domu. Są płyty, książki, smycze i różne inne rzeczy, o których może nie wiem. Warto się na chwilę pofatygować. My zaczniemy za 23 minuty. To ty jeszcze ty powiedz. Jeszcze sekundę, bo jak ubrałem plecak, to tak pomyślałem. Proszę Państwa, oczywiście czas podziękowań wszystkim będzie, dlatego jutro w nocy, jak będziemy się tutaj, jak się tutaj spotkamy, będziemy rozmawiali, będziemy podsumowywali, będziemy rozmawiali o tym, co dalej, co możemy zrobić i tak dalej. Pragnę podziękować jeszcze raz Ziemowitowi, który tutaj, jak widzieliście, jako smok, jako tancerz szedł z nami w korowodzie. Dziękuję bardzo osobie, której tutaj nie widać, a może nawet nie słychać, Julita Stypaniuk. Dziękujemy Ci bardzo za kwestie organizacyjne. Ale mówię wszystkim, którzy przyczynili się nawet do tego, proszę bardzo, zobaczcie jak jest pięknie. Pierwszy festiwal bliżej. Podoba się? Będzie za rok? Słuchajcie, a może w Sylwestra? Nie, serio pytam, bo dziś mnie natchnęło, że moglibyśmy także cały, nie, ale gdzieś może, że cały zespół teatru przygotowuje takiego Sylwestra. Nie? Odważna deklaracja. To tak tylko moje wyobrażenie. Sugestie. Także zostawiam Państwa z tematem Sylwestra.